Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jeśli chodzi w ogóle o to, co powiedziałaś na początku, to że wszyscy wiemy, że suplementy istnieją, wszyscy je łykamy, wszyscy je kupujemy i jakby na dowód tego mogę przytoczyć taki raport chyba z 2018 roku, w zasadzie wynik tego raportu, który wskazał, że 83% Polaków się suplementuje, I rynek, który był w 2018 roku, to był prawie 13 miliardów złotych na suple. Jesteśmy w ogóle potentatami, jeśli chodzi o Europę, więc suplementujemy się wszyscy. Natomiast po pierwsze też to, co wykazała kontrola NIK-u, w bardzo dużej większości suplementujemy się preparatami, które nie do końca powinny w ogóle być dopuszczone czasami do obrotu, o czym zaraz powiem, jak zweryfikować dobry suplement. I suplementujemy się też tak trochę bez sensu, to znaczy nie mając wiedzy na ten temat, najchętniej to wiadomo, dla wygody łykamy wszystko naraz, nie wiem, wieczorem przed spaniem popijamy to jeszcze jakimś tam sokiem albo w ogóle nie zważamy na te wszystkie elementy, no więc tak naprawdę wyrzucamy trochę pieniędzy w błoto, dla zdrowia nie do końca to musi być korzystne, czasem nawet może być wyjść na gorsze, więc super ważny temat tak naprawdę, wydaje mi się. I czym w ogóle jest suplement diety? Bo rzeczywiście diety, jak już słyszymy słowo dieta, to można nam się kojarzyć, że z jakimś odchudzaniem albo bo w ogóle dieta kojarzy nam się w większości z odchudzaniem, a nie zamiast z tym, nie z żywieniem. Dokładnie, a nie z jakimś modelem żywieniowym, więc rzeczywiście przyjęte zostało tak i jeżeli chodzi o pojęcie, to suplement diety jest to po prostu związek mineralny, witamina lub jakaś substancja aktywna, która będzie jakby dodatkowo będzie uzupełniać naszą normokaloryczną dietę. Czyli suplement diety ma być to coś, co dietę wzbogaca, ale absolutnie ma nie zastępować dobrze zbilansowanej diety. I to jest podstawa i też taka informacja na dobrym suplemencie zawsze powinna się znajdować, że suplement diety nie stanowi substytutu dobrze zróżnicowanej diety. Przede wszystkim w ogóle kupując produkt czy preparat, to naprawdę trochę jest sztuką, żeby wybrać ten produkt dobrze. To znaczy, jeżeli ktoś nam powie, że mamy suplementować B12 czy jakiś tam cynk, to ważne, żeby wiedzieć, jaką tą B12, przede wszystkim tak, kiedy ją jeść, w jakich porach i z czym, to rzeczywiście jest ważne, ale też sam suplement, dlaczego jest ważny. Przede wszystkim, jeżeli kupujemy produkt, to warto, jakby ja nie jestem farmaceutą i jakąś tam, mówię, mam wiedzę biochemiczną, pracowałam też nad Tyrosetem, czy jakby tworzyłam suplementy, teraz również działam w firmie farmaceutycznej, która zajmuje się suplementami, ale robię to stricte ze strony takiej biochemicznej, naukowej. Natomiast sama, kiedy mam taki dysonans i nie wiem, i nad czymś się zastanawiam, to dla mnie zawsze pierwszym wyborem jest zapytanie w aptece farmaceuty, żeby podał mi najlepszą formę, potrzebuję na przykład większą dawkę, potrzebuję daną ilość jonów magnezu, to naprawdę warto spytać farmaceuty, niż brać tak przysłowiowo wszystko na pałę i sugerować się, nie wiem, firmą suplementacyjną, czy jakąś firmą, która robi suplementa, jest polecana przez, wiesz, no, influencerów, którzy nie do końca w ogóle znają się na rzeczy, bo to jakby nie influencerzy mówią nam, czy ten produkt będzie działał, czy nie, tylko warto zapoznać się z marką. I co jest też ważne w kontekście wyboru marki? Przede wszystkim na opakowaniu powinno być napisane, jaki to ma numer ISO, albo generalnie warto napisać do pozwolenie i certyfikat. Napisać do producenta można, na stronie zawsze takie coś powinno się znaleźć. Też kwestia jest taka, że fajnie jak produkt ma GMP lub GLP, czyli tak zwane Good Manufacturing Practice albo Laboratory Practice, natomiast nie musi tego mieć i to dotyczy, oznacza? Że produkt był wytwarzany najpierw w dobrej praktyce laboratoryjnej. Jest to takie jakby prawo, taka ustawa, która posiada takie wyszczególnione punkty, które zapewniają to, że to jest wszystko takiej super czystości, super jakościowe badania są przeprowadzone. Tak się tworzy leki i to są pewne wytyczne stricte dla leków. Na przykład w przypadku badań klinicznych to się bardzo mocno restrykcyjnie do tego podchodzi. Tak samo GMP. Natomiast w przypadku suplementów to być nie musi. Natomiast warto, żeby było to pozwolenie ISO. Oraz to, jeżeli produkt jest jakiś taki dla nas, no nie do końca znany, musi być, jeżeli ma pozwolenie do obrotu i my możemy go używać w Polsce, musi być zarejestrowany w GIS, czyli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. I to sobie możemy wygooglować w internecie, możemy, w ogóle produkt nie musi mieć tego na stronie, ale na pewno w GIS-ie, po wpisaniu nazwy, czy to marki, samej marki, czy już z danym produktem, te informacje powinny się znaleźć. Może być nawet taka informacja, że w toku albo w trakcie jakby jest procesowania, to i tak już jest ok, bo to znaczy, że GIS to zaakceptował, tylko tam jeszcze się jakby procesuje i
produkt może być już, produkt tak naprawdę na rynku polskim może być już w obrocie, może być już w aptekach, w sklepach w momencie złożenia tego do GIS-u i tak naprawdę jeżeli nie jest odrzucony, to tak naprawdę my możemy się tym posiłkować. Więc to są elementy, na które warto zwrócić uwagę. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.